Chodźcie, pokażę Wam świetne osiedle. Uch, ale nie tak szybko. Dzisiaj prześwietlamy rzeszowskie osiedla, a na tapecie Drabinianka, która jest jednym z najliczniejszych rzeszowskich osiedli, a pierwszy raz w źródłach historycznych została odnotowana w 1423 roku. Ale co będę Wam opowiadał w biurze? Jedźmy ją zobaczyć. Początkowo Drabinianka należała do dóbr tyczyńskich od Tona Spilczy i była najdalej wysuniętą na północ osadą ziemi sanockiej. Obecnie Drabinianka położona jest na południe od Alei Powstańców Warszawy, która w latach 60. i 70. powstała jako część obwodnicy Śródmieścia. Jest to doskonałe miejsce do życia dla rodzin. Mamy tutaj kąpielisko żwirownia, bulwary nad Wisłokiem, liczne place zabaw, kompleksy handlowe, szkoły, sklepy, żłobki, przedszkola, a także dobrą komunikację miejską. Jeżeli czujecie, że Drabinianka może być Waszym nowym miejscem do życia, to jest tutaj oczywiście wielu sprawdzonych i solidnych deweloperów, na których warto zwrócić uwagę w trakcie poszukiwań. Chociażby za mną jedna z inwestycji, innowacyjnych inwestycji, która posiada mieszkania z garażami, a także ogrzewaniem na podczerwień, klimatyzacją czy panelami fotowoltaicznymi, uzyskująca niezależność energetyczną. Kolejną wartą uwagi inwestycją od sprawdzonego dewelopera jest osiedle docelowo 5 bloków o 5 piętrach z dużymi balkonami, dużymi wygodnymi mieszkaniami, z garażami oraz komórkami lokatorskimi. Na Drabiniance jest też kilka gotowych inwestycji, do których możecie się szybko wprowadzić, więc jeżeli chcecie poznać wszystkie inwestycje od sprawdzonych i solidnych deweloperów w tej lokalizacji, zadzwońcie pod numer wskazany na ekranie, a my przygotujemy dla Was kompletne zestawienia tylko interesujących Was nieruchomości. Dzięki, Mateusz, Centrum Inwestycji Deweloperskich. Cześć!